Teraz teoretycznie ja powinienem Wam dać jako redaktor głos, ale może jeszcze zapytam Was, kochani, jak to się stało, bo wiecie, dużo rzeczy się pamięta, ale Wy chyba bardziej pamiętacie pierwszy kontakt z Uniwersem, jak to było, żeście się znaleźli w studio z nami. I po prostu dobrze by było, jeszcze nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego opowiedzieć, ale ja myślę, że wy bardziej pamiętacie, tak jak ja pamiętam festiwal w Opolu z Mr. Lennonem, bo to się będzie pamiętało, więc gdybyście mogli, może zaczniemy od Darka, bo Darek, wbrew pozorom, to ja pamiętam, nagrywał z nami single dla ten presu, myśmy się nie znali, to chyba Antoni Kopf zaaranżował to, że znalazły się w stodole wtedy. I nagraliśmy te parę utworów, ale oddaję głos Darkowi. Tak, ale ja właściwie poznałem Was przez Bogdana Olewicza. A to przez Bogdana? Tak, przez Bogdana Olewicza, z którym się oczywiście przyjaźniłem od końca lat 60. jako mały brzdący. Ja mieszkałem po jednej stronie ulicy, on mieszkał po drugiej stronie ulicy. Więc jak ludzie spotykali, oczywiście ja ładowałem od Bogdana akumulatory, bo on był jedynym człowiekiem, który miał bardzo dobre płyty. Ja nie miałem w ogóle. Ja już tam, no, tak zwane widokówki. No, były takie muzyka na widokówkach. I będąc kiedyś u Bogdana, on tam mnie zapytał, czy dwóch młodych chłopaków chciałby z tobą jakoś tam nawiązać kontakt, bo może byś chciał z nimi zagrać i nagrać, też głównie chodziło o nagranie. Więc powiedział mi, że to jest Univers i mówi, czy słyszałeś taką piosenkę w Radio Olenonie? Ja mówię, a to właśnie ja po prostu słyszałem tą piosenkę Olenonie, a to są ci. Dobrze, super, to fajnie. Piosenka mi się bardzo podobała, rzeczywiście. Bardzo zgrabnie zrobiona, bardzo fajny głos wokalisty. Jeszcze wtedy Was przecież nie znałem. Więc żeśmy nawiązali kontakt i pamiętam, że przyjechałem pierwszy raz odebraliście mnie z peronu dworca w Katowicach. No i pojechaliśmy do studia. Ja wtedy nie wiedziałem, co ja będę chciał nagrać, co wy chcecie w ogóle, co ja mam pan nagrać. Ale to było w zasadzie dla mnie dosyć korzystne, bo ja tak naprawdę to do dzisiaj nie lubię słuchać przed nagraniami tych podkładów, jeśli mnie ktoś zaprasza, bo lubię być zaskoczony i wtedy to pierwsze odczucie jest dla mnie najważniejsze. Więc to był taki był początek. A później, no ja byłem wtedy oczywiście obieży światem, jeździłem po Skandynawii z kontaktami i wszędzie w Ameryce i dużo różnych podróży. Natomiast żeśmy się już umawiali tak, że jak skończę kontakt, no to oczywiście pojawię się u Was na kolejne. Fajnie tak było. Bardzo Ci dziękuję. Na razie to dajmy szansę teraz Michałowi. Niech powie dwa słowa, a potem Adaś. Dobry wieczór wszystkim. Był taki krótki epizod, krótki czas, kiedy występowaliśmy w trio, pamiętasz? Natomiast dla mnie był to chyba najtrudniejszy czas, ponieważ koncerty odbywały się zawsze w weekendy. I bywało, że graliśmy po trzy, a nawet cztery takie koncerty w ciągu dnia. Wobec czego w poniedziałek nad ranem zjeżdżaliśmy i ja po prostu byłem zielony i połowę tygodnia trwało, zanim doszedłem z powrotem do siebie. Największym problemem... Proszę? Mikrofon trochę bliżej. Okay. Największym problemem dla mnie było regenerowanie się w samochodzie. Nigdy nie potrafiłem nigdzie w podróży zasnąć, to w pociągu czy w samochodzie. I jak się później dowiedziałem od naszego wspólnego znajomego Janka Wojdaka, to jest jedna z ważniejszych umiejętności, jakie powinien mieć artysta będący w trasie. Wobec czego szybko zdałem sobie sprawę, że scena nie jest moim żywiołem. Druga rzecz to jest trema, jaką zawsze przeżywałem przed wyjściem, dzisiaj zresztą też, na scenę. Natomiast miałem też swój własny zespół i to Mirek mi przedstawił Zbyszka Meleckiego, Andrzeja Bulgara. Trafiliśmy do studia, żeby nagrać własną piosenkę i pomyślałem, że to jest mój żywioł, że tu się czuję dobrze. Nie tylko jako muzyk, który gra na gitarze, ale też
nagrywa inne instrumenty, poznaje cały proces nagrywania muzyki. Zadomowiłem się w tym studio Zbyszka i spotkałem się z wami. Mirek mówi o chęci nagrania kolejnej płyty, była to płyta Być przy Tobie. Wtedy ja mówię, słuchaj, Zbyszek z Andrzejem tworzyli nowe studio przy ulicy PCK w Katowicach. Zajrzyjcie tam jest naprawdę okej. Okay. Przed wami był tam zespół Vox, także naprawdę nie ma ściemy, jest porządnie. No i tak to się zaczęło, że spotkałem się z zespołem jako realizator nagrania po raz pierwszy. Jeszcze wtedy asystowałem bardziej Andrzejowi i Zbyszkowi, ale już pierwsze podwaliny, pierwsze ślady nagrałem sam, które słychać na tej płycie, z czego jestem bardzo dumny. Własne gitary, które grałem na tej płycie, też realizowałem sam i też nie jestem bardzo dumny, chociaż dzisiaj, kiedy ich słucham, to trochę się... No jak zwykle. Tak jest. Zawsze jak się słucha swoich nagrań, to by się coś zmieniło, ale bardzo dobrze nagrałeś. Czy mogę coś dodać? Nic się nie dzieje przypadkiem. Dziś, słuchajcie, przyśni mi się, to naprawdę nie jest coś, co przygotowałem, tylko to jest autentyczna, szczera prawda, przyśni mi się Rafał Paczkowski. Rafał Paczkowski, który podszedł, ja wiem, miesiąc, dwa temu, i on był odpowiedzialny za chyba najlepsze realizacje uniwersy, według mnie, jakie można słyszeć na płycie Latawce. I on otworzył mi oczy na pewne rzeczy. Pamiętam, że poznałem go jadąc do Buffo, do nagrań, do płyty Latawce, a ja byłem po sukcesie płyty, którą nagraliśmy z zespołem Kaliber 44. I dosłownie palma mi odbiła, że jestem świetnym producentem. I dostałem się tam nagrać swoje gitary. Darek nagrał już gitary swoje wcześniej. Przekroczyłem próg tego studia Buffo i myślałem po prostu, że zadleję. SSL 9000 to jest ta duża konsoleta, którą często w filmach widać, ponieważ jest ogromna i robi niesamowite wrażenie. Wbudowane w ściany głośniki, dwie maszyny Studera z szerokimi taśmami, mnóstwo sprzętu. Myślałem, znaczy od razu zweryfikowałem swoją palmę, że jednak nie jestem, kompletnie nie wiedziałem, o co tam chodzi, co do czego ma służyć. Rafał wtedy zaimponował mi tym, jak sumiennie i pieczołowicie dobierał mikrofony do określonych sygnałów, jak je przestawiał, jak przechodził cały czas z reżyserki do studia, poprawiał ich ustawienie, korygował muzykę. Zmienialiśmy struny, no po prostu przewrócił wtedy mój świat do góry nogami. No i jak wszystko w moim życiu artystycznym, zawodowym powiedzmy, zawdzięczam Mirkowi i Heniowi też, ponieważ to Mirek otworzył mi wszystkie drzwi. Po raz pierwszy on otwierał Heni, gdy również tak i wtedy właśnie przekraczając studio UFO i mogąc uczestniczyć w tych nagraniach, znowu mi otworzył kolejne drzwi, a te drzwi się nazywają Pokora. Chłopie, twoja płyta Kaliber 34, ok, ale uwierz mi, jeszcze dużo przed tobą i w tym stanie świadomości jestem do dziś. No, ale tutaj chciałbym też powiedzieć o to, że mamy to szczęście, że spotykamy ludzi, którzy nam pokazują pewne rzeczy. Mam też tak było. To oczywiście myśmy też z Mirkiem na początku śpiewali w dwójkę i się wydawało, myśmy gdzieś tam grając gitarą i fortepianem cały zespół słyszeli, ale oprócz nas nikt tego po prostu też nie widział. I też dopiero pierwsze nagrania w studio właśnie na PC, nie na PC, na ulicy Plebiscytowej jeszcze w Warszawie. Boże, w Katowicach, że po prostu też nagle dźwięk fortepianu i gitary, wokalów, słuchawkach w sobie zupełnie inaczej brzmi niż tak na żywo. I oczywiście też widać pewne niedociągnięcia, więc wtedy się nagrywało, wiesz, myśmy nagrywali nie, że tam po kawałku, tylko całość. I wystarczyło, człowiek zestresowany się gdzieś tam źle zagrał akord i trzeba było nowo nagrywać. I faktycznie dopiero po trzecim, czwartym razie udało się nagrać. Ja też myślałem, że jak się wchodzi do studia, to musisz zaraz zagrać całość. I to człowiek też był tak zestresowany, no spokojnie, na luzie, dopiero jak ten największy stres minął. I dopiero no spokojnie można było zagrać i człowiek po prostu
widział, że to nie jest tak, że wchodzisz, masz 20 minut, musisz nagrać. I tutaj wielki też szacunek właśnie do ludzi realizatorów, którzy też widząc człowieka, który dopiero po raz pierwszy raz w studio jest, to trzeba mu dać tą szansę, a nie już jakby wymagać od niego. Potem jak już po latach się wchodzi do studia Nikedy, no to wiesz, wchodzi tak, tutaj wspominamy już Darek. Darek przychodzi, słucha numeru, już grała i pamiętam, że niektóre ślady już zostały, bo szkoda było tej nie byłeś w stanie ich powtórzyć, bo tam była kwestia niekiedy szukania akordu, ale już tak to było zagrane, że po prostu niektóre rzeczy pamiętam, że już nawet zostały. No jeszcze. Wiesz co, najbardziej denerwujące zawsze było dla mnie w studiu coś takiego, że wchodzisz, przygotowujesz swój sprzęt do nagrania, a realizator mówi, no to teraz zagramy na próbę. My nie zagramy na próbę, tylko proszę wcisnąć rekord i nagrywamy. No i w pewnym sensie sporo naszych nagrań jest... Bo zawsze było tak, że te nagrania na próbę były dużo lepsze niż w rezultacie później, jak wcisnął rekord, czyli jak już naprawdę nagrał. I właśnie zawsze miałem z dyrektorem problemy, że prosiłem ich, żeby od razu nagrywali. No szkoda tego Rafała rzeczywiście. Tadeusz Rechulski, zdaje się, był jego współpracownikiem. No to było rzeczywiście wiele bardzo zależy od człowieka, który realizuje nagranie, ponieważ on musi stworzyć taką atmosferę tej swobody, bo jeśli nie stworzy atmosfery swobody, to wtedy zespół się myli, są różne niedoróbki, wtedy jest spięcie. I wtedy można właśnie się zagrać i to też nie jest dobre. No właśnie. Dobrze, za sekundę ja się tylko powiem, jeśli chodzi o to nagrania Buffo, to ja z kolei pamiętam nagrywanie te para do Kocham więc to co jest, co się wydał jak para. Faktycznie Rafał nagrał tyle śladów, chyba 24 śladów, kiedy ja stałem z jednej strony mikrofonu, Mirek z tej, potem żeśmy się musieli zamienić, jeden mikrofon stał wyżej, jeden niżej, potem dalej, nawet w tym studio, w różnych punktach i jakby te mikrofony też inaczej ściągały. Ja nie wiem, jak to po prostu to, co mówiłeś, że to... To był facet, który wiedział dokładnie, czego chce i dopiero myśli, jak to miksował dopiero. Jak to jest wizja i to też jest właśnie realizatorem, jak słuchacie tych przebojów różnych, to nie macie zielonego pojęcia, ile tam jest przesiedzianych godzin i że to jest też jakby szacunek, tego nie widać, tylko widać efekt finalny, ale też tutaj jak jesteśmy, to Rafał Paczkowski chyba, że tak powiem, jeden z najlepszych realizatorów, ale teraz oddajemy głos Adamowi. Jak to było z Universem w twoim przypadku? Przede wszystkim ten moment, który teraz się dzieje, jest szczególny, dlatego że po pierwsze człowiekiem, który odpowiada bezpośrednio za to, że zaprosiliście mnie do współpracy, siedzi obok tu. Bo to był ten moment waszej chęci działalności, kiedy zamarzyliście o tym, żeby mieć żywy byt, nie? Za plecami. To są fajne marzenia. I wiem, że wtedy Michał by tak łaskawy mnie polecił. I to był mój początek takiej już współpracy konkretnej i znajomości z wami. Natomiast to, że Darek tutaj siedzi obok, jest też bardzo dla mnie wyjątkowe, bo od momentu, kiedy ja zacząłem właśnie swoje skromne dźwięki na waszych płytach, to Darek też cały czas był przez was zapraszany, co jest w zupełności zrozumiałe. Natomiast nigdy nie mieliśmy się okazji spotkać na żywo. Ale... Nie, bo gdybym cię spotkał, to bym o tym bardzo dobrze wiedział. Jasne. Natomiast, bo teraz te wspomnienia z Mirkiem, z Uniwersem są takie dwojakie. Z jednej strony to jest ten wymiar zawodowy, nie? Te nagrywanie płyt, koncerty, ale też ten wymiar prywatny. Nie?
Nie wiem, czy chcę, żebym powiedział coś na ten prywatny wymiar, bo są rzeczy, o których jak za każdym razem mówię, to mam ciarki na plecach. Ale powiem teraz o czymś, o czym nigdy nie mówiłem, bo nie było takiej okazji, a ta okazja teraz się nadarza i się chyba nie nadarzy. Mianowicie płyta Bacha Majelo była taka, nie? Bardzo piękna, przebojowa, kolorowa płyta. I tam jest jeden moment, nie wiem, czy wy macie tego świadomość, kiedy z Darkiem żeśmy sobie wzajemnie w własne buty wleźli. W jaki sposób? Otóż jest jeden numer, ja teraz nie pomnę jaki, w którym ty też nie będziesz pamiętał, bo to dawno było, nie? Zagrałem taką solówkę, że się tak postarałem, nie? Tak. I potem jak dostałem gotową płytę, nie? To mówię, ale fajnie zagrałem, nie? I tak patrzę na ten opis i tam patrzę solo Darek Kozakiewicz. A! Nie twoja wina, tylko byłaś w drugą poprzeć. To jest oczywiście anegdotka, dowcipna i tak dalej, ale chciałem wykorzystać ten moment i się tym podzielić, nie? Natomiast teraz pociągnę troszkę wątek zawodowy. Dla mnie to ta praca, to nagrywanie, koncertowanie też było wielką szkołą, bo ja byłem tak naprawdę wtedy takim bardzo początkującym, tak zwanym profesjonalnym muzykiem. I wiem, że szczególnie pamiętam jedną płytę. To jest jedyny album solowy Milka, który się nazywa Syn Wyklęty. Ja chciałem znaleźć ten egzemplarz, który mam w domu z dedykacją Milka, chciałbym to przeczytać, niestety nie znalazłem, bo jest zagrzebany w kartonach. Natomiast wesprzyj mnie pamięciowo. Ja tam położyłem wszystkie gitary w tym. No i to jest dla mnie... Czuję się wyróżniony przez los, że miałem ten przywilej, żeby poprzedękać na jedynym solowym albumie Milka, gdzie Mirek w pełni był sobą, nie? To nie był Univers, tylko to był Mirek Reguła. Oczywiście to pachniało Uniwersem, nie raz, nie dwa, nie trzy. Ale też były takie momenty, które były kompletnie nie uniwersowe. I ja pamiętam, to jest jedyna rzecz, którą chcę się podzielić. Bardzo wzruszająca, mocna, bym powiedział. Jest na tej piosence Syn Wyklęty, to jest ten tytułowy numer, gdzie on śpiewa swoją... Kto ci jeszcze wierzy? Tak. Natomiast jest piosenka Syn Wyklęty i to jest autobiografia Milka, napisana w taki sposób, jak tylko on potrafi pisać. I słuchajcie, sytuacja jest taka. Ja byłem umówiony na konkretną godzinę, żeby nagrywać. Wchodzę do studia i widzę, że siedzi Michał przed konsoletą, przed stołem mikserskim. Jest szyba i za szybą jest kompletnie ciemno. Jest cisza. Ja nie wiem, co się dzieje, ale wlazłem. Wchodzę do tej reżyserki i słyszę w głośnikach, że ktoś płacze. Ja się pytam Michała, co się dzieje. A Michał mi mówi, że Mirek płacze. Dopiero kiedy posłuchałem tej piosenki, ja wtedy zrozumiałem, dlaczego on płakał, bo on płakał nad tym dramatem swojego życia, bo w sposób absolutnie genialny to w tym numerze zawarł. Polecam wam piosenkę Syn Wyklęty, to jest autobiografia Mirka Reguły. Także z tych zawodowych rzeczy to mógłbym jeszcze mówić, ale to wszystko. Okej, no zobaczcie, to mamy tyle tych opowieści, nie jesteśmy w stanie tego. Teraz może taka chwila, bo ja to przygotowałem, żebyśmy posłuchali Mirka, może utwór Ciągle Szukam Drogi, który też jest ważny, między innymi Darek tam też swoje. Co? Możesz oczywiście. Przepraszam, że tak się wtrącam, ja jestem na dół. Ciągle szukam drogi. Słuchajcie, nic się nie dzieje przypadkiem.
Darek przyjechał, to było w Wiśle, pamiętasz, studio Deo Recordings, przyjechał z gitarą wymyśloną przez mojego największego idola, czyli Steve'a Vai'a. Ta gitara miała, ma 7 strun i nazywa się Universe, Ibanez Universe. Z tą gitarą wtedy przyjechał Darek do studia i mówiłeś o tych pierwszych take'ach, o tych pierwszych właśnie. Słuchajcie, to też historia pokrótce, żeby nie zanudzać. Był utwór, który zaczynał się od G-dur i C-dur. Ale tylko we wstępie G-dur przechodził w C-mol. Wobec czego różnica pół tonu. Każdy gitarzysta, wiedząc, że G jest C, nie przejdzie w C-mol, prawda? I Darek za pierwszym razem, nie słysząc nic, nie wiedząc nic o tej utworze, od razu wszedł w to intro i ograł z G na C-mol. Myślałem, że zemdleję wtedy, jak ty to zrobiłeś. Było to genialne właśnie wyczucie chwili. Dziś tak muzyka nie powstaje, jest bardziej kalkulowana, a wtedy wszystko działo się jak gdyby z udziałem serca, nie? Dobrze, to słuchajcie, posłuchajmy tego utworu. Możemy zamknąć oczy nawet. Mieliśmy to wielkie szczęście, którzy weszli do tego studia i zagrali tak od serca, że to po prostu za każdym razem, ja nie wiem jak wiele ja miałem łzy w oczach i za każdym razem, jak słucham tego utworu i zresztą innych też. Bardzo Ci chciałem podziękować przynajmniej Darku teraz, wiesz jak to jest, bo to się wiesz, fajnie mówi, ale po tylu latach słuchając tych utworów, one cały czas są jakby na czasie, nic tam nie zaktualizowało. Wielkie dzięki, Darku. To jest bardzo przepiękne, że po tylu latach znowu można tego posłuchać, no można się spotkać, wiesz. I no ja ogromnie żałuję, że Mirka nie ma z nami. Zresztą naprawdę przeżyłem to, jak się dowiedziałem o tym. Zawsze się zastanawiam, ile razy on, bo myślę, bo wiele razy pytano mi o to, wiesz, ludzie wiedzą. Zawsze chciałem po prostu dowiedzieć się, co tak naprawdę, czy ktoś przy nim był. Czy była szansa na to, żeby ktoś mógł mu pomóc, albo żeby coś się stało takiego, że on nie został sam z tym. Prawdopodobnie ja myślę, że on był w głębokiej depresji. To jestem przekonany. Do tego jeszcze oczywiście prawdopodobnie pewnie nie tylko prawdopodobnie, ale raczej na pewno być może, że używał jakichś pomagaczy. No w takich, wiesz, facet jak ma dół, to sięga najpierw po kieliszy wódki, bo wydaje mi się, że to pomoże na chwilę. Ja coś o tym wiem, bo ja miałem też swoje własne przeżycia, bardzo, bardzo tragiczne i zdołałem wyjść z tego jakoś. I miałem oczywiście osoby, które mi pomogły. Zawsze się zastanawiam, dlaczego tych osób zabrakło dla mnie.
No w zasadzie to jest... To myślę zostanie tajemnicą. Na pewno było tak, że Mirek miał wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy byli gotowi mu pomóc. Tylko no, w tym jednym momencie chyba po prostu, to co powiedziałeś, mógł zadziałać jeszcze jakiś mocny lek, bo on wyszedł na parę dni ze szpitala, a jednak ta kontuzja kolana była bardzo bolesna i mogły zadziałać po prostu te dwie rzeczy, i lek, i alkohol w taki sposób, że był ten moment, w którym został sam. Ja myślę, że też, że gdyby Mirek miał wgląd w taką symboliczną szklaną kulę, gdyby on miał świadomość tego, że to zdecydowanie widać, że on był przekonany, że wszystko się kończy. Ta choroba, to gardło, to nogi. Ta muzyka też wtedy była w złym okresie, w sensie takiego odbioru, gdyby on mógł zajrzeć do tej szklanej kuli i zobaczyć, że to się odmieni, że jeszcze będzie dla tych nut będą dobre chwile, może by to się inaczej skończyło. No ale nie mam tej szklanej kuli. Nikt z nas nie ma. I ja się czuję taki przynagony, żeby powiedzieć o pewnym fakcie z naszego życia. Bo dwa lata, zanim to się stało, przed tym tragicznym wydarzeniem, ja grałem w czeladzie w jakimś klubie i nagle dzwoni do mnie telefon i widzę, że Mirek dzwoni. A ja odbieram i on mi mówi słowa w stylu: Adaś, dziękuję ci za wszystko, kończę. I ja mówię: ale co kończysz? No i on wtedy mi powiedział, że odchodził, bo ma dosyć. I ja wtedy mówię: Mirek, gdzie ty jesteś? I on mi mówi: na przystanku w Siemianowicach koło telewizji to jest kilka przystanków tramwajowych tam. I ja mu mówię: Mirek, to poczekaj, jeszcze jeden set mam do zagrania i przyjadę do ciebie. I tak się stało. Podjechałem i on tam siedział oparty o... Teraz już tego nie ma, wtedy był taki cokół, który był, na którym był herb Siemianowic. No i wsiadł do mojej już nieżyjącej Toyoty białej. I chyba 2 godziny siedzieliśmy. Wtedy opowiedział mi o wszystkim, co go męczy, co go czyni nieszczęśliwym i z czym sobie nie daje rady. No ale pożegnaliśmy się i życie szło dalej. Potem ja się żeniłem, graliście we dwójkę na naszym weselu. Ale ja już wtedy widziałem, że Mirek jest słaby. No i po 2 latach od tego wydarzenia, o którym teraz opowiedziałem, to się stało. Jeżeli mogę coś z perspektywy człowieka trochę młodszego. Mirek leczył się na kolano, na gardło. Ale w tamtych czasach mało kto się leczył na depresję, o której Darek powiedział. Nie było takiego pojęcia dobrostan psychiczny. Nikt nie przyznawał się do leków, do słabości, do depresji. Myślę, że szklana kula to jest jedno, ale gdyby ktoś w podobnej sytuacji był teraz, by było wiele łatwiej. Trochę jako społeczeństwo, jako ludzie jesteśmy w innym miejscu. To tylko taka mała refleksja, że te czasy były bardzo trudne do takiej choroby. Ona była wciąż pomijana, wciąż lekceważona, no przez wszystkich. Nie wiem, czy powinniśmy się za to obwinić, tak po prostu, no, nie wiem, czy się za to zgodzicie panowie, czy nie. A jeszcze może też powiem, że w ostatnich dniach października byłem u niego w szpitalu, jeszcze był tam w szpitalu, oczywiście miał tam też takie miejsce, gdzie mógł sobie wyjść, zapalić. Nie wiem, czy ktoś tam był w szpitalu w tym momencie z nim i też jakby zaprzyjaźnił się z tymi ludźmi i mimo wielkiego bólu, bo naprawdę był na mocnych lekach przeciwbólowych, właśnie zapytałem go, bo mieliśmy bodajże 10 listopada zagrać w Bartoszycach taki koncert. Oczywiście ja przyjechałem się go spytać, czy to w ogóle jest realne. I też mimo, że był w ciężkim stanie, to mi powiedział, może zacytuję: możemy jechać, dam sobie 2 mocne zastrzyki w dupę i będę miał przynajmniej do dzieci na alimenty. Tak. Więc to było jakby, to było na
gdzieś parę dni przed tym, co się stało. I mając w perspektywie ten występ, który dogadałem z nim, on mówi, nawet w razie czego weźmy sobie ten 2 dni wolnego z tego szpitala. Więc zobaczcie, że też mimo tego, co przeżywał, jednak patrzył dalej i jakby w tym stanie wtedy, to było też takie nasze chyba, kto wie, czy nie ostatnie spotkanie w tym szpitalu. Też chwalił się, że mam nareszcie czas na odczytywanie tych wszystkich. Wtedy mieliśmy nas patronie takie coś z tego gadu-gadu, czy coś tak dalej. Dopiero wtedy Mirek w tym szpitalu pierwszy raz po prostu mógł przeczytać te różne tam informacje od fanów i naprawdę podpisywał, mimo tego, jak gdzieś tam jeszcze jest. I dopiero też to był ten moment, że on nie zdawał sobie sprawy z popularności, znaczy z popularności, to może jemu na popularności nie zależało, ale czym te jego piosenki są dla ludzi. Mamy dzisiaj chyba taką chwilę, że gdzieś dotykamy takich rzeczy, to w tej chwili może jeszcze jeden taki ważny utwór, może o jeden byśmy przeskoczyli i piosenkę chciałbym zaproponować, byle było lżej. To jest też utwór, w którym znowu z Sarówki gra nasz drugi gość, Adaś Szewczyk. I jak za każdym razem z kolei tych słów, tych twoich dźwięków słucham, to dokładnie mam takie same akcje, przyciągniesz pan do biederka. Posłuchajmy tej piosenki. Jak to jest, bo tylko pamiętam, wiesz, jak się tego dzisiaj słucha? Znaczy nie pamiętam ani jednego dźwięku, tak naprawdę. Natomiast, żeby to dobrze powiedzieć, bo zwłaszcza te ballady Mirka, one mają taki ładunek emocjonalny, że ja się nie dziwię, że tak zagrałem. Tak to powiedzieć. On po prostu wyciąga z człowieka ten liryzm, ten taki, tą nutkę taką, że to po prostu tak było. Ja wiem, no, może więcej przed chwilą mi na ucho szepnął, nie chodzi, pamięta każdy dźwięk z kolei, bo on siedział. Może był mniej, nie wiem, zemocjonowany niż ja w czasie tej sesji, ale... Słucham? Ale w ogóle tam to jest czas, że tu siedzę i sobie teraz to wehikuł czasu. Dobra. A który to był rok? No nie pytaj mnie o takie rzeczy. Poczekajcie, to jest wiele było wcześniej, to było nagrane na balladach, czyli 1999 mniej więcej ballady wychodziły. 99. No to wtedy, bo na balladach były 4 utwory właśnie nagrane, to między innymi ten. Ach, ja mam naprawdę, ja uważam, że jest, wiesz, wiele jest piosenek pięknych w uniwersum, ale uważam, że byle było lżej, to należy do pierwszych trzech, jeśli mogę, w moim, to. I pytanie, ja to często zadaję to pytanie, czy to jest przebył? Czy to jest przebył? Na szczęście nie. Na szczęście nie jest przebojem, natomiast ma to nie coś, co jest jakby to nie jest jakby utwór, który należy lansować, wręcz przeciwnie, ale każdy jak posłucha go po prostu samemu, to chyba odpada na niego. Wiesz co, tutaj Alek opowiadał właśnie dużo bardzo pięknie w pięknych rzeczy i między innymi padło takie stwierdzenie, dlaczego Universe nie zdobył takiej popularności medialnej, jak powinien. Tak to brzmiało, więc, prawda? No więc sam się za tym zastanawiam, może byśmy porozmawiali o tym, dlaczego tak się stało. Ja mam taką opinię, że taka piosenka, jak w tej chwili była, to ona porusza bardzo duszę, serce i jest naprawdę piękną balladą. Ale myślę, że w tamtym czasie, to znaczy na pewno koniec 80. lat i lata 90., no to przypomnijmy sobie, co wtedy na rynku
można było słuchać. Czego się słuchało? Więc takie piosenki nie miały szansy, chociaż były piękne. Rozumiesz? Szkoda, bardzo szkoda. Ale Darek, ty jesteś blisko, najbliżej chyba nas wszystkich ludzi ze świecznika decyzyjnych. Musiałeś mówić o swoich projektach. Tu grał, tam grał, to jest fajna piosenka. Co słyszałeś? Ty może wiesz najwięcej na ten temat, dlaczego? O uniwersie? Tak. Niewiele słyszałem, muszę powiedzieć. Niewiele słyszałem o uniwersie. Zobaczyłem uniwers ostatnio właśnie na festiwalu w Opolu. I bardzo, bardzo mnie to mile zaskoczyło, że tam jesteście, że przypomnieliście po prostu ludziom, co to jest uniwers, ale zastanawiam się właśnie często, dlaczego one... Ale wiesz, takie piosenki, które pisał Mirek, pisałeś ty z nim, muzykę, aranżację i tak głównie, one mają taką nutkę zawsze takie głębi serca, tak miłości do ludzi, do świata, do kobiety, co po prostu śpiewa o miłości. One nigdy tak bardzo nie docierają do tego. No przecież one nie mogą konkurować z Parostatkiem, czy z orkiestrami dętymi, czy hej, dziewczyno, hej, czy to coś, no. Rozumiesz, to niestety, ale nie. Ale ja, jeżeli mogę, tak z mojej perspektywy, no ja to wtedy śledziłem i też o tym mówiłem, że miałem tą przerwę w słuchaniu po Lennonie, bo nastąpiła taka fala zniechęcania. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo ja kiedyś, jak robiłem ten reportaż, czy tą opowieść muzyczną, to się nasłuchałem i naoglądałem różnych fragmentów wywiadów. Jest taki zupełnie nieprzyzwoity, nie wiem, czy, gdzie to było, w każdym razie Kuba Wojewódzki tam się pastwi nad Lennonem. I to nie był jedyny przypadek takiego próby bagatelizowania, mówienia, że to właściwie jest disco polo, że nie wiadomo, a po co nam to. Moim zdaniem były takie, sam Wojewódzki tak mówił, podobnie, że wielki fachowiec jest, ja tam nie wiem, bo się nie znamy może. Fachowiec określony. I wiecie co? Że po prostu wy nie pasowaliście do układu. Wszędzie jest układ. Powiedzmy, a to jest układ, zostaliście zepchnięci na ten margines. Ja sam tego doświadczyłem, bo ja przez lata tego nie słuchałem, bo ktoś mi gdzieś poił, bo sobie włączyłem telewizję i opowiadali, że to jest zupełnie tandetna, w ogóle jakieś tam dyny nauki. I moi znajomi także mieli. To nie jest takie tylko moje odczucie. Ja potem z tym walczyłem, jestem szczęśliwy, że mogę siedzieć obok mistrza, bo pojawiały się argumenty właśnie, jeszcze raz powołam się na to disco polo, chociaż tu czuję się oburzony, ja też, ale ludzie opowiadają, mówię, kochani, no to w takim razie powiedzcie mi, jeżeli to jest tak beznadziejna, prymitywna muzyka w ogóle, to co tam robi mistrz Darek Kozakiewicz? Co tam robił mistrz Józef Skrzek? To co oni nie wiedzą, z kim grają? To skąd wy macie takie information, no, o tym, że to się w ogóle nie trzyma? I wynikało to w uniknie do tych nagrań, które my tutaj słuchamy, gwarantuję wam, no jak mówię, układ warszawski tego nie przyjął, to nie było grane, no to skąd oni mieli? Trójka tego nie grała, jedynka tego nie grała, co mieliśmy wtedy do słuchania? No kochani, powiedzmy sobie szczerze, trójka i kilku redaktorów, którzy tam rządzili przez całe dziesięciolecia, to co oni lubili? To lubiła cała Polska, taka jest prawda. Ja po latach teraz, jako kolekcjoner, wynajduję rzeczy, mówię, Jezus Maria, jakie to jest piękne granie, dlaczego ja tego wcześniej nie znałem? No nie znałem, bo nie zagrali, a skąd ja to miałem wiedzieć? Taka jest na przykład amerykańska formacja Steel Eater, grająca taki jazzy, która genialna. Ale akurat w trójce panowie redaktorzy nie byli zainteresowani, albo im ciocia nie przysłała. No i tak, że byliśmy postawiani i odcinani od, no ale takie były czasy. No i tyle, no. I jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, jak już siedzę po mistrza, taką prywatę, jak się kilka miesięcy temu z Darkiem przeprowadzałem wywiad przy okazji jego płyty z okazji 50-lecia i powiedziałem, że
jestem przeszczęśliwy, mogę rozmawiać z człowiekiem, który odpowiada za dwie najpiękniejsze solówki dla mnie jako kolekcjonera w historii polskiej muzyki, czyli nagraniu Testament grupy Test i Co się stało kwiatom grupy Breakout i czuję się spełniony, mówiąc krótko. Dziękuję Ci bardzo. Czy mogę coś dodać? Oczywiście. Jeden z moich ulubionych cytatów, który wypowiedział Bono, brzmiał: popularność osiągnąć, nawet światową, jest w sumie stosunkowo łatwo, ale najistotniejsze i najtrudniejsze to jest zyskać znaczenie. I teraz niech śmiało będzie co ma być, można powiedzieć było co było, natomiast mile przetrwał, zyskał znaczenie, ponieważ całe pokolenie się utożsamia i odbiera tę muzykę bardzo osobiście i bardzo prywatnie. Już pomijam kwestię wspomnień, które oczywiście no, każdy ma z młodości, ale tak naprawdę śpiewając osobiście śpiewał o nas. Nawet dzisiaj tutaj rozmawiałem z dwiema dziewczynami i zauważyliśmy to, że na YouTubie podpisują się młodzi ludzie, którzy słuchają piosenek Mirka i piszą, jaka to jest piękna, dobra muzyka, jaka mądra, jaka prosta jednocześnie, prosta w tym dobrym tego słowa znaczeniu. A ja poznałem tę twórczość dopiero 3 lata temu, czyli powiedzmy 10-12 lat po śmierci Mirka, prawda? I to wobec tej całej, rozumiem, blokady, czy też niechęci mediów, wtedy, później ta muzyka zyskała znaczenie i koniec. I tak zostało. Dobrze, słuchajcie, mamy jeszcze, bo już spotkanie trwa, powinno się kończyć, ale jeszcze jeden utwór, ten, który mamy jako ostatni, wszystko po to, aby być przy tobie, bo rozmawiałem właśnie z Michałem, że zaproponował tą piosenkę, bo też tam parę dźwięków na gitarze, może za mało. Powiedz, dlaczego tak? Już mówię. Ja bym mógł o pracy z Mirkiem, którą przez całe moje 30-letnie życie zastałem, uważam za najwartościowsze i najbardziej osobiste. Wszystko mu dedykuję, co robię od chwili jego śmierci. Natomiast mnóstwo anegdot, też Darek, ty moglibyście przecież wydać ich mnóstwo. Z tym utworem łączy się taka anegdota, nie anegdota, to była prawda, oczywiście to był fakt. Ja grałem, miałem szczęście, że zostałem gitarzystą solową tego utworu i dostałem sugestie, ponieważ Mirek nigdy nie wypowiadał się tak bardzo technicznie, technokratycznie, tylko bardzo opisowo traktował to, co mamy robić, zarówno pod kątem wykonawczym, jak i później, kiedy miksujemy, prawda, że przestrzenie, pasmo i tak dalej. Więc zasugerował mi Mike Oldfield. Wymyśliłem sobie, że to będzie solówka w dwój, trzy głosie i pracowałem nad nim, nagrałem tę solówkę, ale to był jeszcze okres, kiedy zakwestywałem się tym, co potrafię, więc bardzo kręciło mnie to, że lampki w studio Murgan, prawda? No więc na tym multitracku moje trzy ślady były oznaczone i te trzy rekordy się paliły. Ja lubiłem to, że włączam to się dalej, tam biega, tam gra, i tam wchodzi ten mój sygnał. Zaprosiłem Mirka, żeby posłuchał tego, co nagrałem. No to dobra, to ja idę zapalić. Bo ja radę się na pewno nie pochwalić. Słucham, dochodzi ten utwór do miejsca mojej solówki i nie słyszę mojej solówki. Więc na będzie ile po prostu mi ją skasował. Słuchając tego, nacisnął, wcisnął. Niechcący to był mój błąd. Dlatego mówię o tych imitacjach na... Oczywiście, że to była moja wina, ponieważ zostawiłem swoją rękę trzy ślady, żeby ulegało. Musiałem całą pracę powtórzyć. No to dobrze, to posłuchajmy teraz tego utworu w roli głównej, Michał. Nie wiem, jaki będzie świat pojutrze.
Chyba teraz słuchałeś, jest okej? No, brzmieniowo... Najsłyszałem. Myślę, że to jest dalekie do pani Orwida, bo to jedynie hasło. Nie, ale w pewnym sensie to nie miało być Mike Orwid, ale nakierowanie na brzmienie i tak dalej. I to właśnie tak się nawiązało u nas. Spirek sugerował pewne rzeczy i... Tak, bo ja się trochę czuję zażenowany wobec siedząc pomiędzy mistrzami artykulacji. Ale tego ci, Michał, nikt nie weźmie. Ta surówka też jest tak samo przyjmowana jak czego, że tam drogi czy twoja, będę miał może czy wiele innych. Tak to zostało nagrane, tak to jest. Ja być może też się pochwalę, bo ludzie mówią, że ja tylko deszczową napisałem muzykę do wszystko po to, być przy tobie jest moja, jak się tu pytał, a tekst jest z Mirka, więc to jest nasza zdanie. Ale jeszcze Henio, nie było twojej solówki jeszcze. No nie było, no przecież ty grałeś solówki. No widzicie, ale nie, ja jak mam takich mistrzów tutaj, też nie wiem, ale ja tam wiecie, że tak powiem, jestem bardziej w tej chwili może powiedzieć bardziej organizatorem niż grającym solówki. Ale jak przed chwileczką była taka mała solóweczka, ja tam solówek nie jem. Powiem wam szczerze, że myśmy z Mirkiem po prostu nie mieli wykształcenia muzycznego. Chyba jedyną solówką, którą Mirek zagrał sam, to jak się nie mylę, to jest Bądź dobry, tak jak lepiej. To jest tylko, tam jest małe takie te dźwięki, prawdopodobnie nie było nikogo innego wtedy w studiu i on tam po prostu zagrał. Ja ty sugerujesz, że jak sobie trzeba będzie wykształcenie muzyczne? Nie wiem, ale czy wiesz, jak powiem ci tak, ale no tutaj nawet gdybyśmy, nie wiem, chcieli, ale tu jak ktokolwiek z was by nie przyszedł, no to myśmy mieli z Mirkiem też taką fajną zasadę, myślę, że jeśli ktoś mógł zagrać lepiej niż my, to myśmy po prostu robili to dla tego brzmienia, dla tego efektu finalnego, nie, że ja tu zagram najlepiej. Tam w wielu piosenkach oczywiście i moje ślady są i Mirka, natomiast no, kwestia solówek to jednak no, nie byliśmy mistrzami i nie musimy być. Mi szczerze mówiąc tego, żeby ja po prostu nie mam czegoś takiego, że teraz wam zagram sobie, ale z przyjemnością słucham tych waszych. Oczywiście przestrzeń dla innych artystów, którzy po prostu chcieli dla was zagrać jak najlepiej. Niektóre rzeczy są naprawdę wybitne tych chorobów, ale mówię nie tylko gitarzystów. No tak, ale to jest to, że widzicie, my po prostu bardzo tutaj mamy większość naszych fanów, którzy prawdopodobnie znają większość utworów, jak nie wszystkie. I my je już jakby przyjmujemy, my je znamy jakby i często słuchamy tych tekstów, ale teraz myślę, od pewnego czasu słuchamy i tych utworów inaczej właśnie, kto co zagrał, jak zagrał. Jednym z laureatów też tegorocznego festiwalu, bo tutaj zobaczcie, mam 3 statuetki tegoroczne, nagroda Mirka i jedną za chwileczkę damy Darkowi, dlatego że jutro go nie będzie na koncercie, bo no, mu musi wyjechać i już tak powiem zarobić na chleb, ale wziąłem tutaj 3, żebyśmy sobie tutaj i zarówno Michał i Adam też dostaną te statuetki jutro na scenie oficjalnie w Paceku, ale też wam je dam dzisiaj, żebyście sobie wrócili. Żebyście sobie zarobili tutaj, że tak powiem, wspólne takie zdjęcie, bo jedyne co ja już jako ja to robię jakby i w moim imieniu, i w imieniu Mirka i całego zespołu, no jak my się możemy oddzięczyć? To, że możemy tutaj się spotkać, to jest też piękna rzecz, ale ja myślę, jak spojrzycie na to, to będzie to. Czy zanim będzie to przekazane, ja mam po jednym pytaniu do ciebie i do gości. My się w takim gronie już nie spotkamy. Jak tych pytań nie zadam, to moje dziennikarskie ego ucierpi bardzo. Pierwsze pytanie na Henia. Czy wy podczas tych sesji, jak zobaczyliście no już wtedy legendarnego Darka Kozakiewicza, czy wy się baliście tego, co wy prezentujecie, to co on wam pokaże? Czy baliście się takiego zderzenia? To jest pytanie. A drugie pytanie, od razu, żebyś już nie mówić, po kolei, krótko, czego nauczyliście się współpracując z Poemini w studiu? Dziękuję. To tylko tyle.
jest tak, że myśmy mieli do Darka wielkie zaufanie i to, co Michał wspominał, po prostu my oczywiście to są jakieś koszta, ale Michał wspomniał dzisiaj, że nie stać nas, żeby nie zaprosić Darka. Czyli w taki sposób nagrać. Powiem wam szczerze, że myśmy też niekiedy jeszcze z koncertów do tych nagrań dokładali. Jakiekolwiek kwoty nie były przekazywane, to całość poszła na nagrania. I szczerze mówiąc jeszcze do tego, to nie było tak, że mamy jakąś kwotę i się dzielimy i ją, że tak powiem, gdzieś tam wydane. Ale to jest fajne hasło. Nie stać nas, żeby nie zaprosić Darka. Dla mnie to naprawdę było przyjemność, bo ja się właściwie wychowałem na Beatlesach, to jest po pierwsze. No. Już w szkole podstawowej, nie wiem, 6-7 lat, proszę, na akordeonie dla swojej mamy, później okres czerwony gitar, znaczy w sensie Shadowsów i Cliffa Richarda i oczywiście Beatlesi, to było do dzisiaj zresztą, do dzisiaj kocham Beatlesów, także to mi bardzo, zanim przyjechałem do was nagrywać, oczywiście się zapoznałem, co wy robicie i to mi pasowało, wiesz, gdyby to było jakieś tam od lewego do prawego ucha, to bym na pewno się nie zgodził, wiesz, bym się jakby wykręcił, ale tutaj się zgodziłem, dlatego że wiedziałem, gdzie ja i co będę robił, a ponieważ naprawdę bardzo lubię melodyjność. Już się wspominam o tekstach, które były bardzo ważne dla tego zespołu i przepił te teksty Mirek pisał. To ta melodyjność i harmonia była mi naprawdę bardzo blisko, mimo że grałem po prostu ciężkie rzeczy w tamtych czasach. Koniec 80. lat, początek 90. lat to był w zasadzie taki moment dla mnie bardziej jazz rockowy, mocny i bardziej hard. Niż spokojne piosenki. Teraz chętnie zagram spokojne piosenki, a tylko dlatego, że jestem po 30, więc chcę chętnie, jak zaprosić Mecheniu jakąś piosenkę, do jakiejś piosenki na pewno zagram. To pięknie, bardzo się cieszę. No i to było. Czego się nauczyłeś od zespołu Jeniwers, od Mieka? Czego się nauczyłem? No, żeby to też już... Wiesz co, przede wszystkim myślę, że nauczyłem się. Może nie tyle nauczyłem się, ale co widziałem w nich. Może można w ten sposób powiedzieć. I ja widziałem po prostu w nich przede wszystkim skromność. Wszystkim muzykalność i taką bezgraniczną, taką duchową pasję do tego, co robią. Takie naprawdę zaangażowanie, to nie tylko, żeby był sobie piosenkę, która będzie hitowa, bo to może by było najprostsze, zrobić taką piosenkę hitową. Tra-la-la, bo refrenik i koniec, prawda? Jakiś banalny teścik. Ale oni naprawdę robili to, co chcieli robić, czyli piękne piosenki, bo to są piękne piosenki, bardzo ładne. Teraz posłuchałem na przykład brzmienia twoich klawiszy, to one do dzisiaj są, no one naprawdę do dzisiaj bardzo ładnie brzmią. Roland JX8P, który naprawdę miał dwa takie brzmienia, voice i soundtracki. Ale to był ten Roland ze Spychowa? Roland z Japonii. Dobra. No więc to w nich zobaczyłem. Poza tym profesjonalność. Naprawdę, oni byli tak profesjonalni, tu się wszystko zgadzało, bo wiesz, to samo studio, granie, to oczywiście wiadomo, tak? Ale wiesz, ta opieka, jak babusia i tatuś, oni nade mną po prostu czuwali. To, że miał hotel, czy jest zadowolony, czy to, panie Darku, tak naprawdę byłem zaskoczony. I tutaj ten profesjonalizm w tak młodym wieku, no. Bo przecież to, ile miałeś wtedy lat, no? Tu, no 12 dni, no, ale miałem też pieniądze. No, naprawdę. Masz już nawet 20 znakiem, no. Super, tak. Dobrze, to dajmy, jak Michał, czego się nauczył od uniwersytetu. Ja powiem wprost, to naprawdę nie jest złudzenie wszystkiego. Ja naprawdę się nauczyłem
od Mirka, mówi, z nim spędzałem czas z Tobianem. Wszystkiego, a zwłaszcza pokory i traktowania rzeczy sercem. I ten Rafał, który mi się dzisiaj przyśnił i przypomniał mi się też moment, kiedy zachłyśnięty jego sposobem pracy, wróciłem do siebie i też chciałem taki być. Rafał do bólu czasem piłował wymagającym muzyków, żeby było dobrze, żeby było dobrze, żeby było jeszcze lepiej. Więc ja wróciłem i też zacząłem piłować tych muzyków, ale ja nie miałem tego bagażu wiedzy, który miał on. I ja tak naprawdę robię to tylko dlatego, żeby w sposób idiotyczny budować swój autorytet. I znowu, podczas kolejnej pracy z Mikiem, znowu sobie uświadomiłem, że to przecież nie tędy droga. Niedawno słuchałem solowego albumu Mirka, który naprawdę, mimo 23 lat już, brzmi bardzo dobrze. I wszystkie twoje gitary, przypomniałem sobie te wszystkie wspólne chwile, kiedy razem tworzyliśmy barwy, brzmienia, pamiętasz? Ja się nauczyłem de facto wszystkiego, jak oddzielić mózg i technokratyzm urządzeń od serca, jak naprawdę tego szukać, tego, co jest najważniejsze w tym, co robię, czyli nagrywanie muzyki, w tym, co jest na taśmie i w tym, co potem wszyscy słuchamy. Jeśli ja tego nie słyszę, to pewnie prawdopodobnie słuchacz też tego nie usłyszy, ale to rolą producenta i lidera zespołu, ale jego producenta jest stworzyć taką atmosferę, tak rozmawiać, tak dotrzeć do wykonawcy, do muzyka danej partii, żeby on też to czuł i chciał grać jak najlepiej. Zawsze się mówi, dlaczego Herbert von Karajan jest takim wielkim dyrygentem. Otóż podobno dlatego, i to mówili ludzie z jego orkiestry, że wytwarzał taką atmosferę, że każdy z muzyków chciał dla niego zagrać jak najlepiej, żeby dla niego. I to właśnie, to jest mój wniosek po tej całej długoletniej pracy, za którą strasznie tęsknię z Mikiem, że on taką tą atmosferę budował, tak też zresztą jak wpadałaś, po prostu było ultra wesoło zawsze i luźno, że po prostu chciałem, bo jak najlepiej, żeby artysta wiedział, że dla niego to robi. Nie dlatego, żeby super brzmiało, żeby ktoś powiedział, ale wyprodukowałeś brzmienie, tylko żeby on powiedział, dobrze, my się z tobą pracuje, zrobiliśmy razem dobre nagrania. I za to bardzo dziękuję, kiedy tego nie zrobiłem publicznie, ale dziękuję bardzo za to naprawdę. No, bardzo dziękuję, też oklaskę dla mnie. Więc tak, na pewno to jest to, co mówili moi przedmówcy. Nauczyłem się, co to znaczy dobra atmosfera w studiu. Ale chcę powiedzieć taką rzecz. Mirek był jednym z najważniejszych, zwłaszcza tych, których miałem okazję znać osobiście, muzyków, który formował mnie jako songwritera. Bo to jest tak, że Mirek lepiej śpiewał, gorzej grał, jeśli można tak powiedzieć. U mnie jest trochę na odwrót, ale oboje pisaliśmy piosenki. Ja pamiętam, że ze strasznym przejęciem, jak już byliśmy na takim etapie, żeśmy się odwiedzali w domu i tak dalej, pokazywałem mu moje pomysły, nie? I tak, no byłem taki, no kurde, Mirek Braguła, w ogóle hity ogólnopolskie, tych piosenek na czasach oświetlonych, tyle i tak dalej, no jak te moje tam pomyślniki. Podsumowałem i pamiętam, że raz udzielił mi jednej z najważniejszych lekcji piosenkopisarstwa. Ona wyglądała w taki sposób. Puściłem mu piosenkę, która miała fajną melodię, fajną harmonię, bo ja się lubię tak bawić. I się skończyła. I Mirek mówi tak, Adaś, super, ale kurde, czemu to jest takie długie? I wtedy zrozumiałem, że piosenka nie może być za długa. To jest lekcja od Mirka. Natomiast chcę skończyć czymś zaskakującym. Mianowicie, tak jak mówił Beatlesach, był Mr. Lennon. To był też wspólny mianownik mój i Mirka, bo ja tak samo kocham Beatlesów, bo jak ktoś kocha muzykę rozrywkową, kocha piosenkę, on nie może nie kochać Beatlesów. To się po prostu wyklucza. To znaczy, to musi być razem. I gdyby to był Mirek, to ja bym mu to odpiął w klawę, albo bym kupił dwie takie rzeczy, bo
bo teraz ja tobie chcę coś dać, zanim tobie coś dać, dobra? To będzie takie spuentowanie tego ducha Beatlesów, no to będę Beatlesi porywi ten rzeczywiście w sieć. Ostatnią swoją piosenkę, 2 listopada o godzinie 15, nie? Piosenkę, która przy której płakałem z wielu powodów. Z wielu powodów. I to też jest tak miękkowe wszystko, że głowa mała, nie? A chcę ci dać coś takiego w takim razie, uwaga. Stań, ok. The Beatles. Nie w przypadku założyłem tą czapkę. No, ale zobaczcie, no więc powiem wam tak, że ustaliłem, że na jutrzejszym koncercie wystąpi Danko Mancera. Zadzwoniłem do Żuków i bardzo chętnie by przyjechali, niestety są zajęci i to prawdopodobnie grają, jak się nie mylę, chyba w Cieszynie. Mi się tak wydaje, że ja bo ja tam tylko sprzątam, ale Mirek to jest taki między Medanem a Makapeniem w Polsce. Jest to człowiek, który tak tworzył i tak jak z początku po prostu by było to wstępnie jakby po prostu normalnie zaaranżowany bębny, bas, klawisze i tak dalej. Natomiast to, co on robił potem w studio z wami, to już Michał wie najlepiej, że po prostu bawił się w cudzysłowie dźwiękami. On jakby był zachwycony, wszystkie koncerty, które były, to jakby były niczym. Ja pamiętam właśnie, że jak on wchodził do studia, to on po prostu żył na stówę i ja szczerze mówiąc też, bo to były też pewne rzeczy, trzeba było załatwiać, typu zawiezienie z dworca Darka do moim maluchem czy gdzieś. I to było tak, że ja po prostu, żeby nie marnować ani jednej chwili w studio, to oczywiście on tam rządził, wymyślał, a ja po prostu w wolne chwile dowoziłem muzyków i między innymi Rafała Paczkowskiego też tym samym maluchem do Wisły wiozłem. Ale wiecie, no jak było, oczywiście jak nagrywaliśmy, tyle chciałem ci dać, to Beata Kościńczak jechała moją już polonezę. ale też po prostu było tak, że spotkaliśmy się jakby z Beatą i z Andrzejem w hotelu w Warszawie, bo to musieliśmy się spotkać na takim tym, potem oczywiście gdzieś tam pojechał Andrzej załatwiać sprawy, a Beata wsiadła do mojego poloneza, przyjechaliśmy do studia na PCK2. I też można było opowiadać, jak po prostu, mimo że ona sama stwierdziła kiedyś, że myślała, że to jest takie studio, gdzie się nagrywa demo, bo miała o wiele większe doświadczenie, ale co by nie powiedzieć, Beata jak przyszła, jak zaśpiewała, to po prostu było to zawodostwo i takich wspomnień mam sporo. W związku z tym, że to spotkanie, widzicie, już się przeciągnęło, tak. I jeszcze chcesz coś powiedzieć? Dobrze, to jeszcze nie wiem, że pomalutku już finiszował, ale jeszcze. Ja chciałem, proszę Państwa, też podziękować Heniowi, bo wykonuje tytaniczną pracę, jeżeli chodzi o popularyzację i utrzymanie tego płomienia pamięci o Mirku i że to daje efekty. A tym bardziej jest to genialne, że no, miejmy świadomość tego, że dzisiejszy świat komunikatorów jest ogromny, zalew tego szamba, z tych różnych rzeczy wypływających. Gnicie wszystko, co jest wartościowe, to nie ma szans, to nie te czasy, że wychodziło w miesiącu 10 płyt, byliśmy w stanie je przeprawić, zanim się pojawiły kolejne. I w tych ciężkich czasach, bo to wbrew pozorom ta nadprodukcja, bo tak to powiedzmy, to horrendalna nadprodukcja muzyki, że w tych ciężkich czasach ta jego praca popularyzatorska daje efekty, bo daje efekty, jak to sam widzę, to jest coś genialnego i chciałem tobie przede wszystkim także podziękować. Słuchajcie, zostawmy sobie to w taką ciszę na jutro, to jest taka fajna rozmowa. Chciałbym uhonorować tych trzech młodzieńców, którzy tutaj są dzisiaj. Wstańcie, panowie. To jest ten moment,
jeszcze jutro, to i tak musiałbym ci tą nagrodę dzisiaj dać. Zobacz, to jest nagroda imienia Mirka pod reguły. Z szacunkiem i z podziękowaniem za każdy dźwięk, który dałeś nam, Darkowi. Żeby i tak na jutrzejszym koncercie będziecie, ale mam nadzieję, że wspólną fotkę z Darkiem to trzeba by było też taką samą mieć, więc ja wam na chwileczkę je dam, a potem dostaniecie je jutro. Dobra, Michał, to jest specjalna nagroda. Dzięki za i dźwięki, które grałeś, i te dźwięki na tak zwanych, wiesz, tak, na hebrach. Bardzo ci dziękuję, Adam, też, bo to naprawdę, sami widzieliście tylko kawałek tego, co oni zrobili w studio. Ja, jak mam te swoje teraz audycje w Radio West, to będę się jeszcze starał wyjątkowo informować was, kto na jakim instrumencie w tych utworach gra. I podejrzewam, będziecie też tak samo widzieć teraz, grając Tatarka, Michała czy Adam. Oczywiście jeszcze inni muzycy też byli. Ale zależało mi, bo to też chciałbym podkreślić, żebyście wy zobaczyli, że Universe to był duet. W tej chwili gra z całym zespołem, ale wiele, wiele ludzi się przewinęło i każdy jakąś cząstkę dał. Ja też nie jestem w stanie na tych festiwalach, że tak powiem, wszystkich naraz obdarować, więc staram się to robić sukcesywnie. Miejmy nadzieję, że jeszcze pociągniemy parę innych osób, zostanie uhonorowanych. Natomiast myślę, że jak spojrzycie sobie na tą statuetkę, ona nie jest za duża, nie jest za ciężka, ale jest piękna i to jest, tak mówię, w imieniu moim i Mirka, całego zespołu. Dzięki wielkie. Redaktorzy Artadiusz Kozłowski, Radio Poznań i bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę tutaj będziemy można poczęstować.